Myślę, że wykonuję około 2-3 jednostek treningowych w roku. Miałem przyjemność trenować z Krzyśkiem i zobaczyć, jakie ma zaangażowanie w ten sport. Ja ciągle oglądam, widzę, że są te gale, wszystkie nowe, tam ludzie się sprawdzają, ze sobą trenują. Mam nadzieję, że dojdzie od tego i zobaczę jego debiut w klatce. Chętnie bym sobie zarobił parę złotych, to mnie jakby zmotywowało. Tu byłem mile zaskoczony, z czego się bardzo cieszę. W tej kulturystyce osiągnąłem wszystko, co mogłem. Jeśli będzie wkładał takie zaangażowanie, jak na tych kilku treningach, co byliśmy razem, to na pewno tak się stanie. Witam Was wszystkich, Krzysztof Piekarz, ale to pewnie większość wiecie. Witam Was na kanale SFD. Dzisiaj taki odcinek będzie odpowiadający na pytania, które często są mi zadawane, a mianowicie ciągle się przewija, kiedy jakaś walka, co ja trenuję i tak dalej, więc postanowiliśmy dzisiaj to wszystko wyprostować, naprostować i rozwiać Wasze wątpliwości. Więc tak, jeżeli chodzi o mnie, no to kiedyś, nie będę mówił tak jak wszyscy inni, mówią, że kiedyś tam coś trenowałem, tak, byłem fighterem, tak jak każdy się wypowiada, a potem nic nie pokazują. Nie, miałem taki epizod w swoim życiu, że tam parę miesięcy trenowałem boks u mnie w Grodzisku Mazowieckim pod okiem Artura Nawrockiego, którego pozdrawiam, ale pewnie on tego nie ogląda. I to było tyle generalnie, tak? Więc to jest tyle, co ja robiłem. Poza tym myślę, że wykonuję około 2-3 jednostek treningowych w roku. Coś tam boks, MMA, nie wiem, kickboxing, więc to tyle, jeśli chodzi o mnie. Aczkolwiek bardzo podoba mi się to. Nie będę ukrywał, że to mniej więcej idę też na bazie tej popularności tego wszystkiego, że ciągle to się przewija, ciągle oglądam, widzę, że są te gale, wszystkie nowe, tam ludzie się sprawdzają, ze sobą trenują, kurde, mają taką zajawkę i nie ukrywam, że to mnie jakby zmotywowało do tego, żeby coś tam jakby zacząć ze sobą robić, więc taka jest prawda. Również nie ukrywam, że z chęcią wziąłbym udział w jakiejś freak walce. Dlaczego? Chętnie bym sobie zarobił parę złotych, ale też fajnie byłoby mieć jakiś cel, bo powiem Wam szczerze, że tak jak byłem zajęty kulturystyką przez większość tam mojego życia, w tej kulturystyce osiągnąłem wszystko, co mogłem. Nie w co możliwe było, tylko w co ja mogłem osiągnąć generalnie. Więc temat już zamknąłem, jeśli chodzi o kulturystykę. I nie powiem, bo jest fajnie, pracuję sobie, trenuję, robię różne rzeczy, wyjeżdżam, wszystko jest super, aczkolwiek brakuje mi czegoś takiego, żeby po prostu rano wstać i na pełnej, jak mówią, wiecie czym, iść, nie wiem, na salę treningową, wyżyć się, kurde, kłaść się do łóżka, myśleć na przykład o tym treningu albo o tym, co będzie. Więc nie ukrywam, że mi tego po prostu brakuje. Krzyśka poznałem jakiś czas temu, gdzie zostałem zaproszony do jednego z programów, żeby nagrać na kanał SFD na YouTubie program o kickboxingu, o boksie. Tych programów już było kilka, także miałem przyjemność trenować z Krzyśkiem i zobaczyć, jakie ma zaangażowanie w ten sport. Na pierwszych zajęciach, jak zacząłem, Krzyśka mówię, wielki chłop, silny, będzie wesoło, bo z doświadczenia wiem, że ludzie o dużej masie mięśniowej dosyć są pospinani i te boksowanie im nie idzie. Powiem Wam, że już sama rozgrzewka to jest hardcore. Ale tak jak mówię, ja niestety jeszcze tego nie robię, więc czekamy na dobrą motywację. Tu byłem mile zaskoczony, z czego się bardzo cieszę, bo Krzysiek naprawdę wykazał duże zaangażowanie w każdy trening, który robiliśmy, czy to był bokserski, czy to był kickbokserski. I z treningu na trening widziałem, jak łapie coraz większą zajawkę na ten sport. Krzysiek, z tego co wiem, co z nim rozmawiałem, bardzo by chciał spróbować swoich sił w oktagonie. Mam nadzieję, że dojdzie od tego i zobaczę jego debiut w klatce, nie tylko myślę ja. Do zajebistości to jeszcze jest, kurwa, długa droga, ale jak to mówią, najgorzej zacząć. Jeśli dojdzie do tego i dostanie jakąkolwiek propozycję startu, to mam nadzieję, że będzie się przygotował pod moim okiem tu w warszawskim klubie, najlepszym klubie w Polsce, WCA, gdzie przygotowujemy najlepszych zawodników. Także czekam na ten debiut i wiem, że na pewno spiszę się, bo naprawdę jest dobrym sportowcem, osiągnął dużo w swojej dziedzinie, jakim jest kulturystyka, i tak samo mam nadzieję, że osiągnie dużo w nowej dla niego dyscyplinie, jakim jest MMA.
jeśli będzie wkładał takie zaangażowanie, jak na tych kilku treningach, co byliśmy razem, to na pewno tak się stanie. Dzisiaj mieliśmy taki trening wstępny. Spotkaliśmy się po jakimś tam dłuższym okresie, zobaczyć jego poziom wytrenowania i ile, czy zapomniał, czy nie. Także dzisiaj troszeczkę był zmęczony, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy na początku tej drogi. Teraz niedługo zaczynamy przygotowania, zaczynamy trenować i mam nadzieję, że ten debiut niebawem, jego upragniony debiut nastąpi i będziemy mogli go zobaczyć w innej dziedzinie niż kulturystyka, a jakim jest sporty walki, jakim jest MMA. Dzisiaj jesteśmy tutaj w WCA w Warszawie. Spotkaliśmy się z Robertem Złotkowskim, któremu znowu dziękujemy, że znalazł dla nas czas na nagrywki. No i co? Kurde, miła sytuacja, bo Robert zaproponował mi, żebym po prostu wziął, zebrał się w sobie i raz w tygodniu zaczął do niego przyjeżdżać na treningi. Dogadamy tam termin i tak dalej, po prostu, żebym zaczął coś robić ze sobą, a na pewno będzie dobrze, będzie fajnie i tak dalej. Więc to była bardzo fajna propozycja, a jak mówię, zawsze się gdzieś tam interesowałem tymi sztukami walki, tylko nie róbcie ze mnie fajtera, tak jak te wszystkie inne pakery robią z siebie tam fajterów, a potem dostają, wiecie co dostają? Nie. Interesowałem się, oglądałem, po prostu lubiłem, uważam, że byłoby to fajne wyzwanie, więc co? Co pozostaje? Pozostaje zacząć po prostu trenować. To, co widzieliście, nie wiem, dzisiaj czy na tych poprzednich treningach, to było nic, to jest pozycja wyjściowa, więc już gorzej być nie może niż to, co widzieliście, więc może być tylko lepiej, więc nie ukrywam, że dzisiaj przyjechaliśmy zrobić taką nagrywkę ogólną, ale fajnie, bo Robert zaproponował mi, żebym u niego trenował, więc po prostu nie wypada mi odmówić, tym bardziej, że jest to gość zarobiony mocno, więc na pewno nie jest mu to do końca na rękę, więc po prostu też nie mogę jakby go zawieść, więc zaczynam z nim trenować od przyszłego tygodnia. Na razie umówiliśmy się na raz w tygodniu, że po prostu zacząć, rozruszać się i tak dalej, potem będziemy zwiększali te jednostki treningowe, a tak jak mówię, jeżeli kiedyś się pojawi jakaś propozycja jakiejś walki, to na pewno byłoby to super, super wyzwanie i super motywacja. Wiem, że wielu osobom może się to nie spodobać, to jest tak samo jak kiedyś kulturystyką, jak ja się zajmowałem, no to był taki sport dość niszowy, potem zaczęło to się tak rozwijać i sami hejtowaliśmy takich osobników, którzy tam, nie wiem, 2 lata potrenowali, potem w tych spodenkach startowali, wielkie tam zawodnicy, fit coś tam. I sam to hejtowałem w jakimś tam stopniu, ale nie ma tego złego, co by na dobro nie wyszło, bo dzięki temu, że to tak się rozwinęło, to miałem więcej pracy i tak dalej. I tak samo wydaje mi się jest z tymi walkami, mieszanymi sztukami walki i tak dalej. Jest to fame, no niestety poziom sportowy nieraz jest jaki jest. Ja też prawdopodobnie nie pokażę jakiegoś wysokiego poziomu, aczkolwiek wydaje mi się, że umiejętności może nie mam, ale serce do trenowania mam, więc chętnie bym się po prostu w tym sprawdził raz, tylko raz. Jeżeli bym zrobił to tylko raz, na pewno drugi raz już bym tego nie robił, odciąłbym temat, postawiłbym sobie zdjęcie na półce i na pewno byłoby to super przyczynie dla mnie, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Jeśli się nie uda, to życie się nie kończy i tak będę robił swoje. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Co? Lajkujemy, subskrybujemy kanał SFD. Ja Was pozdrawiam jeszcze raz. Miło było, Krzysztof Piekarz.